To tak. Dzięki, Kuniszu, że właśnie pozbawiłeś mnie mojego poidła. Ja dzisiaj obiecałem, że jak ktoś jest zakręcony na kimś... A ty nie masz przypadkiem podobnego w redakcji? To ja ci potem swój oddam, na razie go oddaję Michałowi. No i tak to właśnie wkręciłem Michała, przez nie da się podać przez telewizor, prawda? Może za 20-30 lat. Tak, a takie rzeczy nie, będą. To było małe kłamstewko, ale przecież też mówi się o tym, że jak ktoś oszukuje, to znaczy, że wkręca. I my też teraz trochę was wkręcimy. Ludzie kłamią, to jest fakt jakby niepodważalny i statystyki nawet mówią o tym, że co piąte zdanie, które wypowiadamy, nie jest prawdziwe. Jak mówi Grzegorz Załuski z Body Language Institute Polska, uczymy się tego już od dziecka, a właściwie od niemowlęctwa. Badania mówią o tym, że zaczynamy kłamać w wieku 6-7 miesięcy. Pierwszym symptomem jest to, że dziecko zaczyna płakać, chociaż obiektywnie nic się nie dzieje, tak? A wie, że na przykład pod wpływem tego płakania ktoś go bierze na ręce, więc zaczyna w pewnym sensie oszukiwać. 2,5-letnie dziecko już zaczyna świadomie kłamać. Tata mi pozwolił, chociaż tata tego nie zrobił. I w takim układzie, skoro kłamstwo niejako mamy w swojej naturze, ważne jest, abyśmy wiedzieli, kiedy ktoś mówi prawdę, a kiedy celowo się z nią mija. Eksperci mówią tu o 3 poziomach analizy. Obserwujemy sygnały, tak zwane hotspoty wynikające z głowy i twarzy. Drugim elementem jest obserwacja całego ciała, czyli na przykład to człowiek się cofa w odpowiednim momencie, czy zaczyna się pocić, czy zaczyna mu burczeć w brzuchu, czy zaczyna się czerwienić itd. To są na przykład symptomy zestresowania. I trzeci obszar to jest słownictwo, czyli na przykład to, jakich słów się używa. Tak? Czyli na przykład zadaje mi pan pytanie, ja nie chcąc odpowiedzieć na pewne pytanie, na przykład powtarzam to pytanie wielokrotnie, albo na przykład zamiast czy zrobiłeś to, ja mówię, no wiesz, nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, czy nie odpowiadam, że nie zrobiłem, tylko bym czegoś takiego nie zrobił. Tu niestety mam smutną wiadomość, nie ma jednoznacznych sygnałów, że ktoś chce nas oszukać. Nawet oczy, które ponoć nie kłamią, takim wyznacznikiem nie są. Utrata kontaktu wzrokowego może być dla osoby, z którą rozmawiam, symptomem tego, że mówię nieprawdę, więc w takiej sytuacji ja w sposób szczególny utrzymam ten kontakt wzrokowy. To nie jest ważne, czy ktoś patrzy w moje oczy, czy nie patrzy, tylko czy zmienia się częstotliwość tego. Jeżeli wcześniej nie patrzył, a nagle zaczyna patrzeć, to być może ma świadomość tego, że jak się gubi kontakt wzrokowy, to część ludzi postrzega mnie jako kłamcę. To jeżeli mowa o body language, to teraz mały test kłamstwa. Zobaczymy, czy poznam się na kłamstwie Błażeja. Ja nie zapytam cię. Kłamać. Nie? No to widać w takim razie po mnie, jak... Wszystko będzie na dłoni podane. Czy moja jaskrawo-zielona koszula pasuje do jakże wyrazistych niebieskich spodni? Całą drogę się nad tym zastanawiałem dzisiaj, jadąc do pracy. Czy oby dobrze się ubrałem, bo chyba troszkę jest za jaskrawo. Czy to do siebie pasuje? Tak. Wkręcasz. Nie, Justyna Majchrzak, która nas dzisiaj wydaje, mówi, że pasuje, więc ja zdaję się na jej gust. Dzięki. A co was kręci? Bo mnie na przykład zaczęły kręcić komplementy. 70044, a gdybyście chcieli podzielić się tym, co potrafi was doprowadzić do oj, niezłego zakręcenia się, to czekamy na SMS-y. 70044 albo facebook.com/4.